daj się ponieść chwili. Będzie taka ciocia Lena, która paluszkiem powie: no, 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 nie wolno tak robić, to nie. Pięknej sukience miniowej, siedzącą w jakiejś limuzynie. Sobie: Lena, no ile można się trzymać tych starych, sprawdzonych sposobów. Cześć, mam na imię Lena, jesteście na kanale dziewczyny, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. Dzisiaj będzie odcinek dotyczący złodziei, kradzieży, włamywania się. Pokażę Wam, w jaki sposób, jeżeli taka sytuacja Wam się przydarzyła, wykorzystać je na swój plus. Jeżeli nie uda się wykorzystać na plus, to jak ostrzec się przed złodziejami, którzy grasują w sieci. Dzisiaj jesteśmy, wiecie, żyjemy w takim świecie internetowym. I czego może nauczyć taka sytuacja, w jakiej sytuacji najczęściej jesteśmy okradani, oszukiwani albo zostają popełnione nawet jakieś przestępstwa przeciwko nam, bo to jest też specyficzny stan, w którym musimy być, żeby coś takiego do siebie przyciągnąć. Nic nie dzieje się bez powodu. Spojrzymy na tego typu sytuacji z takiej innej strony, alternatywnej. Zapraszam. Wiele lat temu zdarzyła mi się sytuacja, idąc w Łodzi po ulicy Piotrkowskiej, chciałam kupić prezent swojemu chrześniakowi i kilka razy wkładając kartę do bankomatu, odczytałam komunikat, że się nie da. Karta została wypluwana, więc po 5 razach takiej próby zgłosiłam się do banku. W banku pan uśmiechnięty powiedział mi radośnie, że nie ma co się dziwić, ponieważ na moim koncie nie ma żadnych środków. A środków tam trochę było, plus były jakieś pieniądze odłożone na wakacje. A propos teraz wakacji, też gdzieś pewnie wyruszacie, napiszcie gdzie. Ja wtedy byłam w lekkim szoku, pan mi szybciutko przejrzał mój rachunek, zapytał się, czy ja kupowałam niedawno, parę dni temu, jakiś drogi komputer w Krakowie. I okazało się, że ktoś z mojego konta zrobił zakup. A parę dni temu również zdarzyła się taka sytuacja, gdzie praktycznie dałam się znowu wkręcić. Jako osoba taka, no, starająca się myśleć pozytywnie, często nie przychodzą mi do głowy takie rzeczy, że ktoś mógłby się tak zachować. Ja mam nadal takie, mąż na mnie nieraz krzyczy, że nie zamykam drzwi, mam takie poczucie, że no nic mi nie grozi, nic się złego ze mną nie dzieje. Czasami to jest błąd, czasami nie. A Was już teraz poproszę napisać w komentarzach, czy Wam się to przydarzyło, że ktoś Wam coś ukradł, że zostaliście być może napadnięci, czy jakieś takie ekstremalne sytuacje, czy bardzo przykre, gdzie zostaliście oszukani. Wracając do sytuacji kradzieży. Minęło sporo lat, wróciłam do Polski z Malty i chciałam sprzedać zwykłą klatkę dla chomika, która mi zalegała w domu, chciałam się jej pozbyć. Przypomniało mi się, że wcześniej dosyć często korzystaliśmy ze strony OLX. Wystawiłam klatkę na takiej stronie i cóż się stało? Dosłownie następnego dnia zgłosiło się do mnie nagle 5 chętnych. Przy czym w tym samym czasie, co już Was ostrzegam, jeżeli coś sprzedajecie i coś takiego następuje. Jako osoba optymistyczna pomyślałam, no taka fajna klatka, wszyscy ją chcą, nic z tym dziwnego, tak? Jeszcze tak podeszłam, popatrzyłam na nią. Zobaczcie. Klatka fajna, któż by nie chciał. I to był taki pierwszy sygnałek. Naraz zgłosiło się 5 osób. Dobrze, następny próg. Następny próg był taki, że te osoby, wszystkie praktycznie, co też na początku nie zarejestrowałam, poprosiły mnie o to, żeby ten zakup odbył się poprzez wysyłkę. Drugi raz zadzwonił mi dzwoneczek w głowie ostrzegawczy. Pomyślałam, Katowice, Kraków, Warszawa, Przemyśl. Wszyscy chcą tą moją klatkę. Czy ona rzeczywiście jest taka wyjątkowa, że nagle z całej Polski ludzie nie mają u siebie tych klatek dla chomików? Klatka jest używana, tak? Że ona jest taka nagle atrakcyjna, że z całej Polski 5 osób nagle chce konkretnie tą klatkę dla chomików kupić. I wszyscy oni chcą ją kupić za pośrednictwem kuriera. Ja myślałam, że gadam z różnymi osobami, a filmik w ogóle nagrywam dlatego, że mnie uratowało z tego wkręcenie i ukradzenie też film na YouTubie. Obejrzałam kiedyś film Zwyczajnej Kobiety, to jest taka sąsiadka szamana, z szamanem, którym nagrywałam kiedyś wywiad. Jej się przydarzyła ta sytuacja, ja obejrzałam ten filmik, gdzieś mi się odkodowało i w ostatnim momencie, gdy już prawie kliknęłam ostatni guzik i taki, że wyczyściliby mi konto. Wróciłam do tego filmu, poczytałam w internecie i się okazało, że tak, to są oszuści.
Zobaczcie, jak ciekawie działałem jeszcze. 5 osób, których do mnie napisało, wystawię tutaj awatarki. To oczywiście te osoby możliwe, że istnieją, no istnieją, skoro są zdjęcia. Oczywiście to nie są oszuści, tak? To są wzięte zdjęcia z internetu i zobaczcie, jaka jest logika. Tutaj mamy panią w takiej pięknej sukience miniowej, siedzącą w jakiejś limuzynie. Absolutnie ona mi się nie połączyła w mózgu z używaną klatką do chomika. Jakby na co jej ta klatka dla chomika, tak? Tutaj typowy model mama i dwójka dzieci, czyli coś, co wzbudza tak zaufanie. Tak, wszystkie reklamy jogurcików oparte są na wykorzystywaniu wizerunków dzieci. Jak widzimy dziecko, rośnie w nas zaufanie, że coś jest na pewno dobre, tak? Tutaj w przypadku tej pani myślałam, że może chodzi o to, że ona ma pieniądze, że stać ją na tą klatkę, bo bardzo dziwny wybór tej, no przynajmniej dla mnie to był dziwny, mi się to nie połączyło z kimś, kto chce kupić klatkę. No i następna rzecz, tutaj mamy dziewczynkę z kaczuszką, też w mózgu takie, no na pewno miłośnik zwierząt, skoro ma kaczuszkę, to a gdzie kaczuszka, tam i chomiczek, prawda? I też tak jesteśmy wmanewrowani. No dobrze, i co się dzieje? Osoby zachęcają Was, ta wysyłka. Przez, jak się nazywają te paczkomaty, teraz bardzo popularne, paczkomaty, kurier z tych impost, to się nazywa impost, że kurier przyjdzie i weźmie tą paczkę. Ja jestem osobą tradycyjną, mnie ciężko przekonać, nawet było do zmywarki, do naczyń. Ja jakoś tak wszystko to z opóźnieniem w moje życie przychodzi, ale powiedziałam sobie, Lena, no ile można się trzymać tych starych, sprawdzonych sposobów, oczy w oczy, bezpośrednio komuś wydać. Teraz jest taki świat, jesteśmy wszyscy w tym internecie, tak? I trzeba po prostu iść do przodu i daj się ponieść chwili, sprzedaj tą nieszczęsną klatkę przez internet. Nic z tym złego nie ma. No więc zgodziłam się na to, że niech będzie ten kurier. Szczególnie jeszcze taki moment psychologiczny. Osoba mówi, że już opłaciłam kuriera, tak? Ja mówię sobie, no niezręcznie się wycofać. Kurier opłacony, już całe 9 zł człowiek na to poświęcił. Mówię, no dobrze. Następnie wysyłana jest Wam strona tego impostu, która wygląda jak identyczna. I jeżeli wpiszecie tam, mówią Wam, że wpiszcie, zalogujcie się i Wam pieniądze przyjdą na konto. Następny taki pstryczek, zaraz, ale ja na OLX-ie nigdzie nie podawałam swojego konta. W jaki sposób oni mi to przeleją? Kilkakrotnie się zapytałam, nie było żadnej odpowiedzi na to pytanie, natomiast był ciekawy taki fakt, zobaczcie, proszę postępować zgodnie z instrukcją, tak? Jakby Cię tak, takie zombie, proszę spokojnie postępować zgodnie z instrukcją, tą fałszywą, a instrukcja głosi, proszę podać swój PIN, uwaga, uwaga, to jest taki pierwszy kroczek już, że próbuję Was oszukać, tak? To moje pierwsze oszustwo było podrobiona strona multibanku. Oryginalna strona ma taką kudeczkę, tak? Jak gdzie się wpisuje link, taka szara kudeczka, że to jest takie, wiecie, poufne. No ale w dzisiejszych czasach podejrzewam, różne rzeczy można podrobić. Jeszcze to, co może Was nastrożyć w takiej korespondencji, to język. Często to są osoby spoza Polski i oni używają translatora. I rzeczywiście, jeżeli poczytać korespondencję, jaką prowadziłam, często były mylone końcówki, używana liczba mnoga zamiast pojedynczej. To było dziwne. Ten tekst rzeczywiście taki był dziwny. On był po prostu tłumaczony przez translatora. No dobrze, zatem gdy tylko zobaczyłam już, że proszą mnie o podanie PESEL-u czy PESL-u, napiszcie jak jest prawidłowo, no tu mi się zapaliło już ta ostatni raz ta czerwona lampka, poszukałam w internecie i znalazłam pełną instrukcję, jak te osoby działają, że działają właśnie przez impost, że proszą o przesyłkę, że kurier odbierze, było napisane krok po kroku, jak to działa. Początkowa emocja to była we mnie złość, żeby zaraz napisać coś, aha, ha, 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 ale pomyślałam, że w przypadku takich złodziei, no to będzie taka ciocia Lena, która paluszkiem powie, no, 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 nie wolno tak robić, to nic nie da. Ja zrobiłam jedynie kopiuj wklej tego tekstu, że jestem tego świadoma, wysłałam im, po czym wszystkie 5 osób sobie dali spokój i już nie byli zainteresowani moją klatką. Być może komuś się z Was też może coś takiego przydarzyć i będziecie wiedzieć. Także filmik ku przestrodze. Ale żeby nie kończyć takim akcentem pesymistycznym, opowiem Wam kilka rzeczy na temat kradzieży. Jak to można wykorzystać w pozytywny sposób? Ja swoją taką pierwszą sytuację tego, że ktoś może Cię napaść, czy okraść, czy coś takiego może się zdarzyć, przeżyłam w dzieciństwie i uważam, że ona była genialnie rozegrana, nieświadomie zupełnie przez moich rodziców, w taki sposób, że dla mnie to nie było utracenie rzeczy materialnych, nie było czymś strasznym. Pamiętam, że była zima,
mieszkaliśmy w Kazachstanie, mieliśmy duży dom i biznes, czyli taki sklep w podwórku, tak? I złodzieje pomyśleli, że pewnie no jak sklep, w domu są jakieś pieniądze, skład też był w domu. I pewnej zimy wracamy wieczorem z gości, byłam małą dziewczynką i mój brat, tak? Dochodzimy do domu i taka pierwsza rzecz, widzimy, że są otwarte okna i zima, na pewno mieliśmy zamknięte, jak wychodziliśmy i w całym domu pali się światło, to było dziwne. Dlaczego wszędzie pali się światło, plus są otwarte okna? I właśnie tak podchodząc do domu, patrzymy na to, potem widzimy, że jakiś gwizd, ktoś kto tam pilnował, jakiś kolega, tak, że ktoś idzie, słyszymy gwizd, widzimy jak wylatuje, wyskakuje z okna ktoś i biegnie tam gdzieś ogrodami. No i pierwsza reakcja to taka, wiecie, dziecka, no taka niepewność, tak, co się dzieje, patrzy na rodziców, to jest bardzo ważny moment. Zauważcie, rodzice też, tak? Jeżeli my spanikujemy, zaczniemy jakoś tam, to dziecku na całe życie prawdopodobnie to się odpieczętuje i będzie ten strach. U nas było tak bardziej na luzie. Rodzice byli jeszcze z przyjaciółmi, którzy nas odprowadzali, tak? I oni byli w takim bardzo spokojnym nastroju, wręcz żartowali, tak? Pamiętam, jak tata patrzył na ślady na śniegu, numer buta, były odciski, że to jest taki duży but, jak mierzyli chłopaki, przestawiali swoją nogę do tej stopy, tak? U mnie był obraz tej kradzieży w taki spokojny sposób jakby wprowadzony. Nie było tam żadnej paniki, tak? Nawet się śmialiśmy, ponieważ oni pieniędzy nie znaleźli, ale znaleźli ze składu jakieś szminki, coś tam ze składu sklepu, jakieś kosmetyki i później szli i te kosmetyki im spadali na śnieg. Spadały. I można było śladami tych złodziei praktycznie odszukać, tak? Z tego też robili żarty i to tak jakby było, że okej, to się zdarzyło w naszym życiu, ale to nic takiego, no wzięli jakieś rzeczy, niech sobie idą. A następnie odnośnie kradzieży zdarzyła się też ważna sytuacja na obozie, jak byłam małą dziewczynką, miałam jakąś swoją ulubioną opaskę, teraz też sobie założyłam nawet nieświadomie opaskę i wtedy położyłam ją na parapet i rano tej opaski nie było, ktoś mi ukradł. Ja jakoś to mocno przeżywałam i tam no nie było nikogo, była opiekunka tego obozu, tak, jakaś tam dziewczyna, ciocia. Ona mnie wtedy, pamiętam, przytuliła i też powiedziała taką rzecz. Nie martw się tam. Ja mówię, że mama pewnie coś mi powie, że zgubiłam. Ona mówi, nie. To powiedz mamie, że nic się nie stało, bo z tą opaską ktoś zabrał od ciebie twoje smutki, twoje problemy. On to ukradł, ale jak gdyby ty oddałaś w ten sposób coś, czego nie potrzebujesz w swoim życiu. A on to jak gdyby kradnąc wziął. Wziął to na siebie. To jakąś taką rewolucję w mojej głowie zupełnie stworzyło, że wow, nigdy bym nie pomyślała o tym w ten sposób, tak? Ale pomyślcie o tym, o takim sposobie. Jest bardzo fajna przypowieść. Ja ją przykręcę i dokładnie wam nie opowiem, ale ona również do mnie kiedyś bardzo trafiła. Był bardzo skąpy rolnik, który miał zwierzęta. I on jak widział, że jakiś koń zaczyna być chory, czy już niedługo umrze, postanawiał go sprzedać. Żeby się pozbyć, żeby nie być stratnym. A zwierzęta ci jego rozumieli ludzką mowę. I oni między sobą mówili, o, on chce cię sprzedać. I ten koń umierał, zanim on go sprzedawał. Albo nie umierał, albo go sprzedawał i on umierał. No nie ma znaczenia. W każdym razie to się zdarzało kolejnym zwierzętom. Następnie krowa zachorowała i on też, żeby nie być stratny, postanowił go ją sprzedawać, tak? Czyli no, ci ludzie już mieli kłopot, którzy to kupili. I tak dochodziło, aż już tam zostało ostatnie zwierzę. A moro był taki, że tak naprawdę miał umrzeć ten rolnik. A zwierzęta brali na siebie tą jego chorobę. W ogóle zwierzęta mają coś takiego, tak? Zwierzęta leczą, zwierzęta na siebie ściągają bardzo dużo stresu naszego. Rośliny też i dzieci niestety też. Jako małe dziecko choruje często, kiedy rodzice się kłócą, ono na siebie bierze to. W każdym bądź razie rolnikowi było szkoda tego, a zwierzęta mu tak naprawdę pomagały. Pomagały, żeby nie umarł on. Ostatecznie on umarł. Przez tą swoją skąpość. Bo myślał, że coś na tym zyska. Natomiast no, nie zyskał za wiele. Więc czasami to, co się wydaje nam, że my to tracimy, stracimy konia, to tak naprawdę nie tracimy, to nam coś daje. Chyba Cyganie mają coś takiego, takie powiedzenie, kiedy zachoruje im dziecko. Słyszałam taką historię, że Cyganka wychodzi w pole, zdejmuje z siebie jakiś swój drogi pierścionek i wrzuca go i mówi, zapłaciłam. Rozumiecie? Oddaje coś sama za to. Jeżeli ktoś wam coś zabrał,
można pomyśleć, że on to zabrał od was coś, czego nie potrzebujecie, tak? Jeszcze ciekawa i ważna kwestia, w jakich momentach takie coś się zdarza, bo to się nie zdarza przypadkiem. Najczęściej, kiedy jesteśmy osłabieni, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy podatni na tego typu sytuacje, kiedy żyjemy w stresie, kiedy mamy taki mętlik, tak, wychodzimy, jest nam coś łatwo wcisnąć, jest nam coś łatwo zasugerować. Kiedy mi wyczyszczono konto, mieszkaliśmy w Warszawie, było małe dziecko, niespanie po nocach. Ja dosłownie pamiętam, że ten PESEL sobie podawałam w nocy, o pierwszej czy o drugiej w nocy. Otwierałam maila, taka przytumaniona, nie wiedziałam, co robię, tak? To jesteśmy w słuchaniu. I kiedy jesteś silny, pełen energii, coś takiego się nie zdarza. My mieliśmy kiedyś też szpital i tam by chodzili cyganie. I tata mi zawsze mówił, zobacz, jak to fajnie taka hipnoza działa. Ze szpitala wychodzi jakiś człowiek przestraszony, a to ma jakąś diagnozę albo coś, tak? Jest przestraszony. Bardzo podatny na sugestie. Ja ci zaraz tu powróżę, ja ci pomogę, a ty z każdej pomocy jesteś gotów skorzystać, bo no po prostu, żeby się uspokoić, wtedy to działa. Teraz mi się jeszcze przypomniała historia z cyganką, ale nie wiem, czy to do tego pasuje, do tego tematu. Dobra, chyba pasuje, opowiem wam. Raz zdarzyło mi się, sprzedawałam rzeczy w sklepiku, to był sklepik odzieżowy i weszła do mnie cyganka. Chodzili z cyganki, ja nie mam nic do cyganków, do cyganów, tak, żeby nie było. To jest, oceniam człowieka, a nie naród. I miałam przyjaciółkę, nawet cyganka w Warszawie, ale są różni ludzie. W każdym państwie, w każdym narodzie są różni. Mój cały kanał jest o tym, tak? Też się składam z czterech krwi, mieszkałam w różnych państwach. Absolutnie, nie daj Boże, nie chcę tutaj zaznaczać, że to jest coś ma związane konkretnie z narodem. Ale sytuacja była następująca. Przyszła młoda dziewczyna w moim wieku. Pochodziła po sklepie, wybrała jedną z droższych rzeczy i poprosiła, żebym jej ją dała. Po czym powiedziałam, że ja tutaj pracuję i nawet sobie takie rzeczy nie mogę pozwolić, bo jest droga. Na co dziewczyna powiedziała mi, że próbowała w jakiś sposób troszeczkę mnie zastraszyć. Zapytała się, czy ja nie wierzę w Boga, jakoś tak jakby zaczynała mnie tak grozić i coś sugerować. Ja powiedziałam, że nie dam jej te sukienki. I teraz uwaga, akcja następująca. Dziewczyna siada na podłogę w tym sklepie, patrzy mi prosto w oczy i zaczyna coś mówić w swoim języku, tak jakby rzuca jakieś zaklęcie czy jakieś czary. Ona próbuje, mówi mi, to ja ci teraz zrobię tak, że za to, że mi nie dałaś tej sukienki, pożyczę ci bardzo, bardzo dużo złego. Ja mimo, że byłam wtedy młodziutka, ale już też byłam po swoich przejściach, więc usiadłam też spokojnie, pamiętam, na stoliku i zaczęłam się na nią patrzeć. Ona się patrzy na mnie, ja patrzę się na nią i słucham całą tą wyrecytowankę jej tekstu, tak? Złe życzenie w moim kierunku. Wysłuchałam, wstałam, ona pochodziła jeszcze, takie kółko zatoczyła, odprowadziłam ją do drzwi. Pamiętam, jeszcze tak dotknęłam jej ramienia. Ja nie wiedziałam, co ona mówi, ale to było nic dobrego, tak? Że tam coś, tam nie będziesz miała męża, nie będziesz miała dzieci. No wszystko, wszystkiego najlepszego. Dotknęłam jej ramienia, uśmiechnęłam się tylko i powiedziałam, że a ja ci życzę wszystkiego dobrego. Takie mi przyszło. Ona oczywiście zrobiła kwadratowe oczy i wyszła. W tym sklepie jeszcze inna osoba też mnie odwiedzała, która mi proponowała powróżyć. Ja jeszcze pamiętam, byłam wtedy w ciąży i to jest taka niezbyt zręczna sytuacja, kiedy wchodzi starsza osoba. Jestem wychowana w takim systemie szacunku do starszych, niezależnie od tego, tak, i takim dosyć mocnym mówienie się na pan, pani i nie daj Boże nie spouchwalanie się. I kiedy starsza osoba mówi ci, że ja ci tutaj powróżę, czy coś powiem, a ja mówię nie, a ona nalega i znowu zaczyna się na taki strach, ani boisz się, jesteś w ciąży, to jest taki pas cios poniżej pasa, nieładny bym powiedziała. Ta osoba, ja nie mogę jej wyprosić, bo mam tą barierę kulturową, że do starszych nie można mówić źle, ja nie mogę jej wyprosić jako młodsza. Więc po prostu czekam na coś, się będzie dalej dziać. Ona nie daruje. Ona stoi tak długo, że ja jej mówię, proszę pani, ja pani dam 10 zł, po prostu nie trzeba mi wróżyć, niech pani wyjdzie. Ona bardzo chętnie te 10 zł przyjmuje i mówi, dawaj jeszcze 10. I tutaj moja bariera kulturowa już pękła, już pozwoliłam tej złości, wiecie, się podnieść i powiedziałam, przepraszam bardzo, to już jest przesada. Ona się też zazłościła, też mi coś niemiłego powiedziała i wychodząc, ja jej tylko powiedziałam, że ja też bym chciała dostać 20 zł za nic, ale tak nie zadziała.
Takie były sytuacje, więc podsumowując, co chcę powiedzieć, tak nie zawsze, jeżeli ktoś nam coś zabierze, ukradnie, to jest coś złego. Pomyślmy wtedy, że odpuściliśmy właśnie swoje choroby, swoje problemy, niech to idzie. Jest jeszcze takie fajne powiedzonko, dziękuję Ci Boże, że wziąłeś w pieniądzach, tak, że zabrałeś nie w zdrowiu, nie tam w, nie wiem, w dzieciach, w jakichś rzeczach takich bardziej ważnych, tylko w pieniądzach, tak, tylko w rzeczach, typu zdech koń, okej, okay, albo ukradli mi pieniądze. Okej, okay. Coś widocznie takiego działo się, że tak musiało się stać. To jest pierwsza rzecz, że nie zawsze to jest coś złego, żeby się zamyłać. Po drugie, w moim przypadku nie zawsze trzeba być takim optymistą i wierzyć, że nie, no komu by się chciało wkręcać na klatkę od chomika, ludzie są dobrzy. Ja byłam bardzo wdzięczna, że u mnie się włączyło jednak to takie, wiecie, logiczne myślenie i jestem wdzięczna też osobie, która nagrała film ostrzegający, bo dzięki temu nie nabrałam się ja. Ale jakbym się nabrała, to też nic by się nie stało, tak? No i cóż, i życzę nam wszystkim, żebyśmy przede wszystkim nie jak najrzadziej znajdowali się i doprowadzali siebie do takich sytuacji, kiedy nie mamy energii, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy przestraszeni, bo wtedy najłatwiej do siebie coś takiego przyciągnąć. Po prostu. Mówi się, że nawet jeżeli przestępca jakiś wybiera ofiarę, tak, on nie podejdzie do tej czy tamtej osoby, on widzi tą słabszą, która jest przestraszona, jakaś taka zachuchana, tak? Jakiś tam, nie wiem, maniak, morderca, czy jakieś te dzieci, które tam gdzieś może ktoś skrzywdzić jakieś dziecko. On wybiera takie dziecko, które jest bardzo bezbronne, więc naszym zadaniem i obroną jest podtrzymanie swych nastrojów bojowych, ducha, ciała, energii, tak? Wtedy takie coś w ogóle do ciebie nie podejdzie, zgodnie z zasadą pola, tak? Ono po prostu się wypcha, ono nie może się przylepić. Natomiast zmęczeni, źli, narzekający, i zaraz to wszystko będzie przychodzić. No dobrze, taki filmik ku przestrodze, być może kogoś to ostrzeże czy pomoże. Ja jestem obecnie bardzo zalatana, dużo rzeczy się dzieje i nie nagrywam, ale ktoś napisał, że nie ma co oglądać w przerwie do pracy i że kiedy będą nowe filmiki, więc się zmobilizowałam i nagrałam. Was proszę o wsparcie, ponieważ no to jest takie moje hobby, tak? Z tego nie da się za mocno żyć, z tego YouTube'a, więc każdy Wasz like, komentarz albo patroni, którym jestem serdecznie wdzięczna i coś, w co nie wierzyłam, teraz się zaczyna urzeczywistniać, że rzeczywiście ktoś z Was może z dobrej woli wejść i wpłacić te czy 3 zł, czy 10 zł, to jest takie coś, co skakałam z radości. Gdy pierwszy ktoś się taki zgłosił do mnie, patron, bo myślałam, jakoś cały czas mi się to wydawało niemożliwe, że człowiek z tak z własnej woli coś takiego wykona. Chociaż robię dużo pracy, wykonałam, wiem, że i wkładam w to w swoje serce i czas, niemniej jednak nadal mam jakiś taki, taką barierę, żeby też otrzymywać, żeby też pozwolić sobie, żebyście Wy też mogli coś dawać, żeby była taka wymiana, tak? Słuchajcie, wracając do tematu klatki, jakby ktoś chciał, to klatka jest nadal do sprzedania. No dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Życzę Wam... Czego Wam życzę? Życzę Wam życia w życiu, niezależnie od tego, co się przydarzy. A jak się przydarzy, żeby to wykorzystać na coś pozytywnego. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.